Pewnie jeśli śledzicie scenę rapową od lasu, dobrze wiecie o Compton i legendzie tej miejscowości, która owiana jest wieloma tajemnicami. Wychowało się tam wiele gwiazd rapu, takie jak Snoop Dogg, Nipsey Hussle, Kendrick Lamar, Eazy-E, Ice Cube czy YG i wiele, wiele innych. Za przykład możemy sobie podać również najnowszą wschodzącą gwiazdę, jak jest Roddy Ricch, który również pochodzi z tamtej okolic. Generalnie tak byście zobaczyli osiedla takie jak Grove Street z GTA, to Compton może służyć jako odpowiednik, gdyż to miasto to jedno wielkie osiedle, które swoim klimatem przyprawia ociarki. Jest to bardzo ostrzeżone miejsce ze względu na szeroką aktywność gangów w tamtym rejonie. Mam tu na myśli stałe obserwacje przez patrole, helikoptery policyjne czy stałe kontrole i przeszukania, które mają tam miejsce na porządku dziennym. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jak zawsze w piątek o godzinie 17. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz przed filmem, żeby ten film piął się jak najdalej po szczeblach YouTube'owych. No i cóż, możemy sobie zaczynać. Compton to można powiedzieć takie getto, z którego możesz się wydostać, jak robią to niektórzy raperzy i ludzie owiani sukcesem, albo możesz zostać i wspierać lokalną społeczność, jak robił to na przykład świętej pamięci Nipsey Hussle, czy jak to robi cały czas Kendrick Lamar, który mimo całej sławy i uznania na całym świecie dalej trzyma się ze swoją dzielnicą. Część Compton znajdująca się na terytorium Bloods potocznie nazywa się Bumpton, oczywiście przez pierwszą literę gangu. Jest tam wiele setów Bloodsów i nie tylko, a sama struktura owych gangów bije mocno do oldschoolu i szczyci się swoją historią zapoczątkowaną przez praktycznie pionierów oldschoolowego hip-hopu na świecie, czyli NWA. To właśnie wtedy ludzie zaczęli szerzej dostrzegać kulturę, a osoby z biedniejszych dzielnic mogły podzielić się z ludźmi swoimi przeżyciami i doświadczeniami z ulicy i nie tylko. Zresztą polecam obejrzeć sobie film Straight Outta Compton, który opowiada o doświadczeniach chłopaków z NWA, ich trudności z wprowadzeniem świeżości na rynek i przede wszystkim utrzymania się, gdyż wielokrotnie zostali oni oszukani na sporą sumę pieniędzy. Dzieciaki z Compton mogły wtedy znaleźć w swoim środowisku idoli, którzy wraz z nimi dorastali i trzymali się blisko lokalnej społeczności. Ciekawy film na temat gangów i podobnego życia to również Boys in the Hood, który do niedawna był na Netflixie, ale chyba zniknął, natomiast nie powinno być większego problemu z jego znalezieniem. Zjawisko przemocy jest tam na porządku dziennym, a gangi zdają się jeszcze walczyć tam o swoje terytoria, co jest dziś dość rzadkim zjawiskiem, głównie dlatego, że dzisiaj organizacje przestępcze walczą po prostu dla zasady. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale takie akcje również się zdarzają. W Compton wszystko wydaje się toczyć w takim oldschoolowym klimacie, mimo czasów, w których żyjemy. Jeśli ktoś chce poznać prawdziwą historię hip-hopu, to wydaje się być to jedno z obowiązkowych miast do odwiedzenia. Można tam sobie nawet wziąć przewodnika, który przewiezie was kuloodpornym autem, tak jak zrobili to chłopaki z Grill Pointu. Link do jej materiału znajdzie się w opisie, gdyż uważam, że jest to całkiem ciekawy przedstawiony obraz tego miasta. Compton dotyka wiele tragedii i pokazuje to, że osoby, które zdecydują się tam zostać i wspierać społeczność, często są postrzegane, nie wiem, z zazdrością czy innymi uczuciami, które powodują owe tragiczne wydarzenia. Przykładem może być tutaj śmierć Nipsey'ego Hussle, który został zastrzelony 31 marca 2019 roku pod własnym sklepem. I było to niezwykle smutne i dołujące wydarzenie dla całego miasta, gdyż Nipsey wspierał ludność i dążył do tego, aby Compton weszło na inny poziom, a dzieciaki mogły rozwinąć się tam bez problemu, gdyż nie ukrywajmy, ale większość osób wychowana w tamtejszych okolicach dorasta w towarzystwie gangów i sama do nich dołącza, przez co występują u nich problemy z prawem jeszcze we wczesnym nastoletnim wieku. Historia tego miasta jest skomplikowana i często niewesoła, ale dużej części raperów udało się przetrwać, gdyż chyba już nawet osoby będące w gangach chcą przeżyć i pragną dobra dla siebie i swojej rodziny. Compton pisze często bardzo smutne scenariusze, a jeśli przypadł wam taki temat do gustu, to komentujcie, a będę nagrywał takie filmy częściej. Ten film w sumie możecie potraktować jako takie wprowadzenie do następnego filmu, w którym to omówimy sobie nieco tą sprawę Nipsey'ego Hussle, bo uważam, że jest to dość ciekawa sprawa do omówienia na tym kanale i nie chciałbym jej ominąć po prostu. Jest jeszcze wiele takich tematów, których nie chciałbym ominąć i mimo, że one nie są najnowsze, bo ta sprawa już ma praktycznie 2 lata, to chciałbym je po prostu omówić. Jeśli będzie tutaj, nie wiem, powiedzmy te 5 łapek w górę minimalnie, no to następny film pojawi się o Nipsey Hussle w poniedziałek i myślę, że będzie on, no, troszkę dłuższy. No cóż, dzięki jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się, no i cześć.